Dzień dobry, witamy we Szwecji. U nas imprezka, a czego pan żąda? Może pan by z tego stawał śledzika? Oczywiście. To pyszny, pyszny, delicji ma przyciszę troszeczkę muzykę, bo u nas tutaj jest piękny stan. Wie pan, bo my środę popielcowo to normalnie uważamy, robimy sobie popiół. Po śledziku posypiemy się popiołem. Puszkę do reklamuj. Co będziemy degustować? A to szwedzki pyszny ponoć specjał. To jest jakiś śledź. Nie wiem, niektórzy wymiękają od tego, ale ja proponuję, że zjem całą puchę. O kurde. Niezłe obietnice przed kamerą. Otóż macie, do dzieła! Wymiękają. Do dzieła, Gajowy! Do dzieła. Gajowy do dzieła! Tylko lekko, lekko! Tylko żeby nie wybuchło, otwieracz kurczę. Masz, otwieracz masz! A! Przyzwyczajony jestem, bo jestem człowiekiem z lasu. Otwieracz, otwieracz, w której kieszeni? O, gdzieś. Mam, oczywiście, że tak. Naoszę go. Kelner, kurwa, dlaczego tu jest puste? Muszę do domu lecieć. No to lecie. Czekaj na... Dobra, pomogę tego smaku, kurde. Nie gadaliście, jak to użyć? Normalnie. To użyję noża. Uwaga, bo to podobno z ogniem reakcje są dziwne, nie? Jazda! O mój Boże! Oczyszczalnia ścieków w Darłowie. O kurwa, Maś. Ale fetylium. Nie uciekaj, kurwa. Ej, to jedzie. To naprawdę jedzie. Całkiem smaszę. Podobno... Nie tak. Podobno lu... To weź mi kurwa ten otwórz! Żeby... Dawaj. Za... Podjebie nożem. Chłopaki, chodź ta, to jest dobre. Mój Boże! To nie są dary lasu. O mój Boże, co to za puszka? No. Jakbym normalnie rozrzynał padlinę. U nas w lesie, w Polsce, a jesteśmy we Szwecji, kurczę. Nieziemski syf. Ale pracowałem, kurwa, w oborniku. Znaczy w takim mieście obornik. Ale i w oborniku też. Dobra, otworzysz już. O nie. Otwórz go do góry. To się nie otworzy! O kurwa, ci smród! Daj to wódki! I to jest właśnie ten... Specjal! Mnie to wysmarował, kurde! Nie, weź tą rękę! No dobrze! Podchodzimy, kurwa, do konsumpcji! Góra leży gali! A my jesteśmy z... Z Mazowsza! Mazowieckie chłopaki to są... Twarde ptaki, takiego wielkiego kutasa. No to cały kurde jest. O, ale sztyks. Nie rzygam tym. Ale jebie konkretnie, co? Otwórz chatę, przewietrz. Dobra. To nie jest straszne. Jak kultura nakazuje, widelec, nóż, prawej nóż. Jebie ochorownie. Dajcie chwilę. Nie, naprawdę, weź otwórz szerzej. Przerwij nagrywanie. Nie przerywamy. Marcinku. Ale zjebany. Taki był zakład. Dawaj, jedziesz. Ale nie to, że ciepło, to jeszcze śmierdzi. Smacznego. Chuj, dziękuję. Zobacz, jakie ości tu wystają.
Nie wiem, naprawdę, ty tak się nie kłamał. No dobra, chłopak z Mazowsza. No dobra. Pokonamy falę. To kurwa ikra mi trafiła. Bardzo słone. No. Opisz smak. Ikra mi wchodzi w zęby. Bardzo słone. No to chłopakami jest, kurde, nie szedł. To by pierdolił. Szczerze, aby głowy ucinają. Nie wiem, aż takie... Ale twoje, wiesz co? Słowa mówią co innego i twoja twarz. Także zgrajcie się jeszcze. Mogę te genitalia wybrać? Wrzuć do ognia. Do ognia. Chuj, zakład to zakład, to pierdolę to. Ale jebie co? O kurwa, mać. A mogę wybierać sztuki? Mój Boże. Bardzo pyszne, delicious. Robert Makłowicz na pewno nie nagrał z tym żadnego programu, dlatego my to robimy. Ty, odbiło mi się. Huchnąć ci? No kurwo mać! Śmierdzi normalnie jak gówno, gówno, nie? Z ogórkiem to dobre. Kurwa, jakaś skrzydełka. Ja pierdolę, tego się nie da jeść. Krygosłup. Wątroba. Jak ktoś kurwa cztery sztuki tego zje, albo dwie chociaż, do księgu, do książki rekordów Guinnessa powinien go kurwa wpisać. Dam radę, ale to tylko robię dla swoich ziomków. Ikra mi trafiła, kurwa. Ikra to jest ten. Kawior, jo? Ale to z bieługi, kurwa, a nie z tego śledzia jebanego, śmierdzącego. No jebnij nosem, to śmierdzi jak z toalety. Pyszne. Sprawdźmy, jak to smakuje z keczupem. I z pieprzem. I chuj wiesz jeszcze z czym. O mój Boże. Z keczupem tylko nie za. Żeby nie zapach gówna, to bym powiedział, że dobra. Takie miękkie. Tylko trzeba im powiedzieć, żeby trochę zmiękczali te kręgosłupy, bo wchodzą w zęby. O, jest ikra. Patrzcie, wypadła ze śledzika. Ikra nie śmierdzi. To jest dobre. Dobra, następny. Patrz, kurde, dwie. Wątróbka. Rozpłatamy go, zaczniemy od ikry. Czysto? No. Nie, ale już tak nie ten, nie kacapi chyba. Kacapi. Daj ci huchnę. Nie, dobre. Kwestia przełamania. Teraz już mi nie przeszkadza. Pieprzyk. Keczuk. Ale za żadne pieniądze, kurwa, dzień miał się tym nie zajadał. O kurwa, daj tam żyć. Szefie, polejesz później? Tak, jak zjesz całą puszkę, oczywiście, pogadamy. Tak jak mówiłeś na początku. Ale to będzie musiał jechać po drugą wódkę. Żeby mnie przeczyściło. Zjem całą. Rozdokona się, kurde, Marcin. Co? Zjem całą. Ile tu ich jest? Pięć. Da się przenegocjować cenę? Dobra, pozdrów teraz Szwedów i powiedz, co o tym myślisz, o ich przysmaku. Powiem tak. Nie powiem, że to jest złe. Nie powiem, że to śmierdzi, bo śmierdzi. Ale uważam, że no kurwa, nasz Bigos chyba lepszy jest od tego śmierdzącego. Polecam Polakom, którzy chcą spróbować tego. Ja rozcinam, ja to jem, ja od tego nie umieram. O, ikra.
Surowy jest, kurde. A kto chce, to może sobie, o, podpiec. Wtedy mniej śmierdzi. Bo my, we Szwecji, Polacy, to nie wiemy, co jest dobre. A tutaj, kurwa, najlepsze u nich. To jest rarytas. Kurwa, jaka to jest miejsca schabowym. Nie robi gosem. Nie zarzygam się. Czyli pozdrawiam wszystkich, którzy tego spróbują i nie zarzygają. Ja nie mam zamiaru się zarzygać, bo jestem twardy. Twardziejszy niż górale. Szwedzi, nie będę mówił, że od Szwedów, bo oni to jedzą, nie? No to pozdrawiam wszystkich szwedzkich Polaków, którzy spożywają takie... Przysmaki. Pecyjały. I kurwa, nie zarzygałem się. Dzięki, pa.